W moim kanale gościć Leszka Sykulskiego. Bardzo cię, Leszku, witam. Witam cię, Sebastianie, witam państwa. Nie muszę wam mówić, że Leszek jest fachowcem od geopolityki, geostrategii, od tego rodzaju rzeczy. W związku z tym chciałbym to wykorzystać, żeby się tutaj pozastanawiać nad ważną rzeczą. Mianowicie wydaje mi się, że ten zasadniczy... Model tego konfliktu, o jakim ja tam już mówiłem jakiś czas temu, że. Zachód będzie dążył do nowej zimnej wojny, po to, żeby po prostu zerwać łańcuchy dostaw, po to, żeby nie musieć być zależnym od gospodarki wschodu, od której jest zależnym powiedzmy. W związku z tym ze względów ekonomicznych oczywiście to się nie opłaca, ale trzeba to podbudować względami ideologicznymi, względami właśnie takimi, że jest wojna, że nie można handlować z wrażem wschodem i itd., i w tej wojnie wydaje mi się, że dyplomacja, dyplomacja wschodu, dyplomacja Chin odnosi sukces. Dyplomaci cały czas chińscy rozmawiają z kluczowymi państwami. Widać, że postawa takich krajów, jak przede wszystkim Niemcy, czy też Arabia Saudyjska, no ale nie tylko, bo i Włochy, i Francja, no wszystkie te państwa pomału, pomału można powiedzieć, rozumieją, że ten stan. Podziału ten stan nowej zimnej wojny będzie dla nich po prostu niekorzystny. W związku z tym, wydaje mi się, że albo, albo Zachód, czyli Zachód, no ta, nazwijmy to Wall Street, czy jak to tam nazwać, no ci, którzy, którzy rządzą Zachodem, NATO i tak dalej, albo się z tym pogodzą, albo wejdą na jakiś wyższy próg drabiny eskalacyjnej tego konfliktu, żeby jednak tej ideologicznej oliwy, do tego ognia dolać. Mamy wybory w Stanach Zjednoczonych w listopadzie do Senatu uzupełniające, i chciałem się spytać, Leszku, czy Twoim zdaniem na horyzoncie zdarzeń y, nie będzie coś takiego, że y, tutaj do tej wojny zostanie wepchnięte jakieś kolejne państwo czy to Litwa, czy to Polska, bo wydaje mi się, że, że ten jednak y, rozpalony już teatr wojny y, rosyjsko-ukraińskiej wydaje się być najbardziej. Najbardziej obiecującym, no bo mamy jeszcze drugi zastępczy, chociaż może jeszcze bardziej ważny, na Bliskim Wschodzie, o czym byśmy się zajęli jakby w następnym pytaniu, ale póki co, jednak ten ukraiński się pali. Jest to ogień, który realnie się pali. I czy, czy Twoim zdaniem czeka nas tutaj jakaś Yy, niespodzianka związana z tym, że Amerykanie będą chcieli do tej wojny wepchnąć tutaj, tak jak jakieś dodatkowe państwo, żeby ten ogień silniej zapłonął i żeby ta ich ideologiczna śpiewka, że jednak tą zimną wojnę trzeba zrobić, no, żeby po prostu była bardziej przekonująca. No, Ja myślę, że te wybory, wybory połówkowe do amerykańskiego kongresu, które mają się odbyć 8 listopada tego roku. Będą niezwykle istotne i one będą także wpływały na amerykańską politykę zagraniczną. Tutaj te wybory w, w tym roku obejmą 34 ze 100 miejsc w amerykańskim Senacie. To bardzo ważne wydarzenie i rzeczywiście patrząc na, na obecny stan i to, jak rozkładają się głosy i, i jak demokraci i republikanie podzielili, te, podzielili się właściwie. Tymi, tymi miejscami. No, wydaje się, że to będzie bardzo istotne, także jeśli chodzi o chociażby pozycję wiceprezydent Kamali Harris. Harris. No to jest, to jest bardzo istotna, istotna, kwestia. I ja bym tutaj rzeczywiście pokusił się o taką hipotezę, czy też i postawiłbym jedną z kilku hipotez, że Stanom Zjednoczonym, a zwłaszcza Demokratom, może zależeć na eskalacji. Konfliktu w Europie Wschodniej, ponieważ to zwiększa potencjalnie przynajmniej zwiększa ich szanse na, na lepszy wynik w tych, w tych wyborach połówkowych. I rzeczywiście tutaj takie prowokacje mogą być zrobione, czy tak jak wspomniałeś, na Litwie, czy może dojść do pewnej eskalacji, jeśli chodzi o Mołdawię. Natomiast Rzeczywiście litwa stała się takim zakładnikiem absolutnym już właściwie zakładnikiem amerykańskich interesów jako liberalnego hegemona. I to widać aż, aż, aż nato w sposób oczywisty, od roku 2021, kiedy Litwa weszła w potężny spór z Chińską Republiką Ludową, chodzi o przedstawicielstwo dyplomatyczne Tajwanu, już nie z nazwą Tajpej, jak to przeważnie ma miejsce na zachodzie, ale z nazwą Tajwan. Um, oczywiście z punktu widzenia małej Litwy spór z Chińską Republiką Ludową jest kompletnie niepotrzebny z punktu widzenia litewskich obywateli, ale jest to potrzebne z punktu widzenia amerykańskiego interesu yy, globalnego. I widać zresztą te, to, to eskalujące napięcie między Litwą a Rosją. Kwestia tranzytu do obwodu kaliningradzkiego i z obwodu kaliningradzkiego, dosyć dużą, można powiedzieć, gorliwością tutaj, czy nawet nadgorliwością, Litwini wykazują się w tej w kwestii wdrażania unijnych sankcji, zupełnie inaczej niż, niż Niemcy to robią, ale to jest oczywiście robione pod dyktando amerykańskie. Ja też pokusiłbym się o taką hipotezę, że na jesieni możemy spodziewać się eskalacji napięcia, na, między innymi białorusko-polskiego, -rosy rosyjsko-polskiego i rosyjsko-ukraińskiego. Pytanie oczywiście, jak będą wyglądały w przyszłe granice Ukrainy i czy ta wojna zatrzyma się w tym roku, czy będzie jeszcze trwała do przyszłego, do przyszłego roku, ponieważ sytuacja ja też dostrzegam tutaj ogromne niebezpieczeństwo dla Polski, sytuacja, w w której doszłoby do jakiegoś rozejmu między Ukrainą a Rosją i okrojenia, dalszego okrojenia terytorialnego Ukrainy, spowodowałaby bardzo duże niezadowolenie wśród społeczeństwa ukraińskiego i niewątpliwie potrzebny byłby jakiś kozioł ofiarny. Trzeba byłoby kogoś oskarżyć winą o, o, tę, o tę klęskę i myślę, że tutaj znaleziono by także takiego winnego poza granicami Ukrainy. Patrząc na nastawienie wobec Polski takich polityków jak Andrii Melnyk, no myślę, że można tutaj postawić taką hipotezę, że, że... Mogłoby dojść do wzrostu, do, wzrostu, do wzrostu napięcia między Polską a Ukrainą, ale oczywiście to jest jedna, jedna z możliwych hipotez i jeden z możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji. Odpowiadając konkretnie na Twoje pytanie, tak, myślę, że Amerykanom będzie zależało na eskalowaniu napięcia. Myślę, że ta jesień będzie bardzo gorąca i, i niewątpliwie tutaj to całe zamieszanie wokół obwodu kaliningradzkiego, które jest także na rękę dzisiaj Rosji, ponieważ pozwala także pokazywać i oskarżać takie państwa jak Polska. Polska o to, że eskalują napięcie właśnie w regionie jest jak najbardziej, jest jak najbardziej korzystne. No pamiętajmy, że gdyby doszło do hipotetycznej wojny polsko-rosyjskiej, która nie jest przecież wykluczona, widzimy jak bardzo zależy mocarstwom anglosaskim na wywołaniu takiego konfliktu, byłaby bardzo korzystna dla Niemiec. Byłaby bardzo korzystna dla Niemiec i to na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, moim zdaniem dzisiaj spora część establishmentu zachodnioeuropejskiego doskonale zdaje sobie sprawę, że nie będzie żadnej Europy federalnej, nie będzie europejskiego państwa o charakterze federacyjnym z silną Polską i z silnymi Węgrami. O tyle, o ile Węgry to kraj stosunkowo nieduży, to Polska, będąca no, jednym z filarów cywilizacji łacińskiej w Europie. Nastawiona konserwatywnie w, stosun no, w porównaniu, oczywiście, do społeczeństw, <coughs> przepraszam, zachodnioeuropejskich, to jest kość w gardle dla niemieckich polityków. To jest kość w gardle dla niemieckich polityków, dlatego osłabienie państwa polskiego na wszelkie możliwe sposoby jest jak najbardziej w interesie niemieckich służb specjalnych, niemieckich czynników decyzyjnych. To tutaj, tutaj jeszcze ten temat poruszymy, bo ja tu mam troszeczkę inne zdanie. Natomiast chciałem wrócić. Do tego, czy, czy, będziemy, czy będziemy mieli jakąś eskalację, krótką mówiąc, tej wojny, czy, czy takie państwa jak Polska czy Litwa zostaną do tej wojny wepchnięte. No bo, tak jak mówisz, ja się z tym zgadzam, że Ameryka byłaby zainteresowana. Natomiast obaj też mieliśmy takie, takie stanowisko, że skoro Ameryka jest zainteresowana wypchnięciem Rosji do tej wojny z Ukrainą, no tam 4 miesiące temu, no to Rosja pewnie nie da się wciągnąć. Okazało się, że Rosja dała się wciągnąć. Krótko mówiąc, zrobiła to, na czym zależało, na, na czym zależało Amerykanom, a potem, krótko mówiąc, jakoś udało jej się tą energię przejąć na własne cele. No i teraz się obawiam takiej sytuacji czy przypadkiem czy przypadkiem mimo tego że to jest wydawałoby się na rękę Amerykanom czy wciągnięcie takiego państwa jak Litwa czy Polska bo już tutaj widzimy pewną synergię bo w Polsce już się pojawiają głosy że trzeba ten wrzut Kaliningradzki przeciąć w związku z tym to już są tutaj tacy pomniejsi skrzypczakowie którzy tą jego nutę o tym kalingradzie tutaj podchwytują słowem czy Rosji nie zależały przypadkiem z jakichś takich bardziej skomplikowanych, taktycznych sytuacji na to, żeby, żeby wciągnąć do, do tej wojny jeszcze takie państwo, chociażby jak Polska, bo wydaje mi się, że Polska jest państwem dosyć, no jesteśmy tutaj tym zderzakiem strategicznym, to jest, to jest raz, ale żeby pokazać, że kochani, ta wojna jest realna. To nie jest tak, że się będziemy tutaj bawić w kotka i myszkę któryś, któryś miesiąc rzędu, kochane państwa europejskie, tylko wojna to jest ryzyko. Wojna to jest, to jest, to jest jakiś żywioł, który, nad którym można nie zapanować. W związku z tym, jeśli nie macie wystarczającej woli, żeby ją zakończyć, to zobaczcie, jak to się może rozlać. A już tutaj zauważę, że na tym szczycie G20 na Bali dyplomacja Chińska doprowadziła do sytuacji, że wszyscy przedstawiciele tej grupy G20 zgodzili się, że trzeba szukać dyplomatycznych rozwiązań pokojowych i to jak najszybciej. Słowem, czy, czy eskalacja tego konfliktu na Polskę nie byłaby takim elementem, wiesz, deeskalującym? Oczywiście naszym kosztem, ale jednak. Myślę, że myślę, że to jest bardzo prawdopodobne i w doktrynie rosyjskiej m, takie właśnie deeskalacja przez wcześniejszą eskalację to jest jeden z wariantów gry. To jest jeden z wariantów takiej gry operacyjnej, y, robionej przez dyplomację razem ze służbami specjalnymi i siłami zbrojnymi. Y, no, warto najpierw zauważyć jedną rzecz, że Rosja nie prowadzi pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Rosja prowadzi oczywiście otwartą agresję, otwartą inwazję. Ale nie mylmy tutaj pojęć, bo to bardzo często w polskich mediach czy w mediach społecznościowych, bardzo często się um, używa tego machinalnie, że Rosja 24 lutego rozpoczęła pełnoskalową um, wojnę z Ukrainą. No, gdyby Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę z Ukrainą, to po pierwsze rzuciłaby rzuciłaby siły zbrojne w stosunku 2 do 1 na korzyść atakującego po drugie zrobiła, po pierwsze zrobiłaby powszechną mobilizację po drugie rzuciłaby siły w stosunku 2 do 1 po trzecie zaczę od samego pierwszego dnia inwazji rozpoczęłaby systematyczne niszczenie stanowisk dowodzenia i kierowania państwem ukraińskim, zwłaszcza, zwłaszcza stanowisk kierowania państwem ukraińskim. Żaden z tych trzech warunków, o którym powiedziałem, wojny pełnoskalowej, nie został spełniony w tej, w tej odsłonie inwazji rosyjskiej, dlatego że nie mamy powszechnej mobilizacji w Rosji. Rosja rzuciła małe, bardzo małe siły na, na, na Ukrainę w stosunku do swoich możliwości, w stosunku do liczby obrońców. Po, po, przypomnę tylko, że no mówimy tutaj o dzisiaj, jak powiedział Olexiy Reznikow, czyli minister obrony Ukrainy. Ukraina ma około miliona ludzi pod bronią, w tym 700 tysięcy ludzi w siłach zbrojnych Ukrainy, do tego gwardia narodowa, policja, pogranicznicy i tak dalej i tak dalej. Rosja użyła, szacuje się, że do 190 tysięcy. No, to tutaj mamy tak naprawdę ogromną dysproporcję na korzyść. Broniącego się, to jest absolutnie sprzeczne ze sztuką wojenną prowadzenie takiej wojny. I trzecia sprawa, oczywiście. Nie ma żadnego atakowania stanowisk kierowania państwem ukraińskim, ponieważ prezydent Załęski w najlepsze spotyka się z przywódcami państw zachodnich, także z polskimi politykami w Kijowie. Gdyby rzeczywiście te stanowiska kierowania państwem ukraińskim, Rosjanie chcieli zbombardować, chcieli je zniszczyć, to by to zrobili. To by po prostu to zrobili w ciągu pierwszych, pierwszych godzin tej, 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 tej inwazji. Rosjanie prowadzą oczywiście otwartą agresję, otwartą inwazję. Ja nie popieram żadnej żadnej przemocy w stosunkach. Międzyludzkich, ani w stosunkach międzynarodowych i, i potępiam tego typu działania. Natomiast faktem jest, że jest to operacja wojskowa, czy też szereg operacji wojskowych, mających bardzo ograniczone cele, jeśli chodzi o cele taktyczne. Tutaj absolutnie nie chodzi, w tym momencie, przynajmniej rozmawiamy 13 lipca 2022 roku, nie widać, aby Rosja się szykowała do połknięcia całej Ukrainy, jak mówi całkiem spora część polskich elit politycznych, czy, czy, czy spora część polskich dziennikarzy, że Rosja tutaj nagle chce włączyć. Całą Ukrainę. No to jest absurd przy, przy użyciu takich sił z punktu widzenia wojskowego to jest absurd. No ale tutaj właśnie zwróć uwagę, bo ja się w pełni zgadzam z tym, co mówisz, że gdyby Rosja zaatakowała zgodnie no, ze wszystkimi prawidłami sztuki wojennej, całą swoją mocą na Ukrainę, niszcząc centra decyzyjne, infrastrukturę krytyczną. Yy, używając wszelkich, wszelkich narzędzi, jakie tylko by miała, no to wydaje mi się, że po trzech, 4 dniach ta wojna by się skończyła, trzeba byłoby zainstalować w Kijowie jakiś marionetkowy rząd i sytuacja byłaby idealna dla Amerykanów, bo mogliby powiedzieć, i zobaczcie kochani, kto następny, kto następny, obudził się potwór, więc teraz wszyscy się musicie tutaj skupić przy wujku samie, kupić nasze czołgi i inne takie rzeczy i musimy się tu kolektywnie teraz połączyć, zjednoczyć, żeby dać odpór temu, 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 straszliwemu potworowi. A w ten sposób, kiedy ta, kiedy, kiedy ta wojna się tak jakby, no, delikatnie, no w każdym razie Ukraińcy też dostali smak pewne, pewnego zwycięstwa przez to wycofanie się spod Kijowa i w związku z tym chcą walczyć, tak, już by się dawno rozbiegli do domów. I w związku z tym wydaje mi się, że właśnie no taki, jest, taki jest cel tej wojny, żeby ona uruchamiała pewne procesy polityczne, ale tak jak mówię, czy w tej chwili, czy w tej chwili, yy, co? No to jest tak, kurczę. Wiadomo, że Polska nie jest sterowana przez polskich patriotów, prawda? Że, że polskim premierem, prezydentem i tak dalej nie są ludzie, którzy. Którzy, którzy tutaj polski interes narodowy im przyświeca, nie mogą spać, tylko o tym myślą, tylko raczej wykonują polecenia z Waszyngtonu. Wiemy, że jeśli doszło do jakiejś wojny, to już tutaj się mówi prawie że oficjalnie, że kierować polską armią by kierowali Amerykanie, że tak powiem. I tutaj mam pytanie do ciebie, czy. Aby na pewno, no bo jednym z ważniejszych graczy zewnętrznych, którzy zadecydują o tym, czy w tej wojnie będziemy, czy nie, są Niemcy. No bo to jest jednak dosyć silny gracz, tak można powiedzieć. Jego postawa może po części przesądzić, a jego postawa jest w tej chwili antywojenna, jeśli chodzi o tą wojnę na Ukrainie. I teraz jest pytanie, czy y, sytuacja związana z tym, że my mamy otwarte granice, że się Ukrainizujemy, czyli można powiedzieć, że Polska staje się państwem. Coraz bardziej turańskim. Kiedy ta wojna się skończy, tak czy inaczej, do tych wszystkich kobiet i dzieci przyjadą ich mężowie, ojcowie i, i bracia. Prawdopodobnie stworzą tutaj silne, silne jakieś mafiny podziemie i tak dalej. Po, Polska się sturanizuje. Ja mam pytanie: czy taka sturanizowana Polska jest korzystna dla Niemiec? Czy przypadkiem nie jest tak, że Niemcy oczywiście chcą? Polski słabej, takiej, która jest podległa w jakiś tam sposób, tak? Była za Donalda Tuska zespawana, że tam, jako taki junior partner, ale czy w interesie Niemiec byłaby Polska sturanizowana, gdzie jak robisz biznes, to przyjeżdża ci jakaś mafia, obcina głowy i takie rzeczy. To jest takie pytanie, które chciałem ci zadać. Czy aby na pewno y, Niemcy są zainteresowani tutaj upadkiem takim definitywnym tego obszaru? No, Niemcy mają bardzo bogatą tradycję porozumiewania się bardzo dobrego z ukraińskimi nacjonalistami, więc tutaj nie, nie spodziewałbym się problemów w, w, tym, w tym zakresie. Natomiast pamiętajmy, że istnieje potencjalna możliwość czy też potencjalne zagrożenie, które wiąże się z dezintegracją państwa polskiego w wyniku wojny. W wyniku wojny. w sytuacji, w której siły sojusznicze, którego, których trzonem byłyby wojska niemieckie, niemiecka Bundeswera. Wkroczyłyby na Ziemię Zachodnie, no to, to jest sytuacja, no, co najmniej taka, powiedziałbym, no, która każe myśleć i rozważać różne scenariusze. Ja oczywiście w żaden sposób nie podważam tutaj ym, bycia w Polski w NATO i tego, że dzisiaj Niemcy są. Przynajmniej formalnie sojusznikiem państwa polskiego, jako też również członek NATO, ale wiemy doskonale i nie można przymykać na to oczu, że członkowie NATO wielokrotnie mają rozbieżne interesy, co więcej, potrafią toczyć między sobą krwawe. Walki. No, oczywiście Grecy i Turcy są na, najlepszym tego przykładem, ale patrząc na eskalację w relacjach turecko-francuskich, również można, można, można odnieść wrażenie, że tutaj na no, NATO nie, nie rozładowuje wszystkich napięć i nie, nie że tak powiem, nie, nie chroni przed. Konfliktami wewnątrz, y, oczywiście, y, państw członkowskich. Y, w tym zakresie ja wcale nie byłbym taki, y, taki skory do, do, że tak powiem, zapraszania Bundeswery na, 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 na ziemię, na ziemię polskie, bo państwo polskie osłabione, którego centra kierownicze decyzyjne byłyby w jakimś sensie sparaliżowane w czasie wojny, czy też y, o, ograniczone, no. Miałoby potężny, potężny problem tutaj z tym, i rzeczywiście Niemcy, Niemcy mogliby wykorzystać taką sytuację. Zupełnie hipotetycznie, zupełnie teoretycznie, oczywiście. Taki scenariusz można, trzeba nawet rozważać. No, jakby na poziomie strategicznym różne, różne koncepcje tutaj trzeba rozważać. O, zastanawiam się, czy ten model ekspansji Niemiec, no bo. Niemcy są imperium i mają potrzebę ekspandować, mają potrzebę wykorzystywać większy obszar niż, niż powiedzmy sami posiadają. To widzimy, że tak jest gospodarczo, dos, gospodarczo, praktycznie rządzą, no można powiedzieć całą Europą, no może jeśli, jeśli nawet nie całkowicie, no to w dużej części. Ich technologie yy, i, i tak dalej powodują, że, że jest to obszar, z którego czerpią korzyści, tak można by powiedzieć. W związku z tym zastanawiam się, czy... Yy, ten scenariusz, o którym mówisz, że w przypadku jakiegoś kryzysu tutaj, czy to z Ukraińcami, czy z wojną z Rosją, czy czymkolwiek, który byłby pewnie pretekstem do tego, żeby armia niemiecka mogła tutaj wkroczyć z bratnią pomocą, czy to by się na pewno zakończyło, nazwijmy to, aneksją tych ziem, które Niemcy uważają, że są ich w jakiś sposób, czy to byłoby dla nich. Na pewno byłoby to dla nich jakiś sukces taki, który by też no, zagrzał ich w sensie no, rządzący dostaliby jakieś punkty od społeczeństwa, że coś takiego sprytnego zrobili. Zwłaszcza, że Polacy dosyć nieodpowiedzialnie, wydaje mi się, teraz drą koty z tymi Niemcami. Naczelnik państwa cały czas, od czasu do czasu wrzuca jakąś wypowiedź, że ci Niemcy powinni nam oddać jakąś kasę, albo że coś tam, albo że są źli, krótko mówiąc, yy, można powiedzieć, że ustawia się troszeczkę pod ten walec niemiecki, tak, z taką chęcią, że jak ten walec go rozjedzie, to żeby Niemcy nie mogli powiedzieć, hej, przyjechałeś przyjaciela. No nie, już nie przyjechałeś przyjaciela, w z... ale cały czas się zastanawiam, czy... Z kolei dla wizerunku Niemiec, no bo Niemcy są państwem, które jednak rozważa swoją rolę mocarstwową w dłuższym okresie czasoprzestrzeni. No i teraz jest okres takiego zawirowania geopolitycznego, że świat został jakby ruszony z posad. Na horyzoncie mamy ten nowy ład, w którym raczej, raczej zmiany terytoriów, granic i wojny będą niemile widziane, więc jak robić jakąś y, zmianę, to teraz. I w związku z tym sam się zastanawiam po prostu, czy Niemców stać by było na taką rewizję granic, która by właśnie zakładała tutaj y, no, połknięcie części polskich ziem no. zachodnich. Myślę, że chyba się nieprecyzyjnie wyraziłem, stąd stąd źle odebrałeś moje słowa. Nie chodzi o takie klasyczne zajęcie ziem Anschluss, y, ziem, jak, jak znamy to z historii z pierwszej połowy XX wieku. Raczej chodzi o tworzenie pewnych faktów dokonanych. Chodzi o to, że rzeczywiście wojska niemieckie czy niemiecka obecność na terytorium Polski w sytuacji, y, no, nie chcę powiedzieć upadku państwa polskiego, ale bardzo dużego osłabienia w wyniku wojny, yy, doprowadziłaby bardzo szybko, moim zdaniem, do przyjęcia przez yy, to, co zostałoby z państwa polskiego, yy, do, do, do przyjęcia warunków yy, tworzenia Europy. Europy Federalnej, to znaczy pa Polska zostałaby wchłonięta nie tyle do Republiki Federalnej Niemiec, co do Europejskiego Państwa Federacyjnego, a stałoby się to wszystko pod szyldem właśnie, no nazwijmy to m, pokoju, ochrony granic, ochrony życia ludzi, itd, i tak dalej, w tym zakresie, więc taka, taka narracja mogłaby rzeczywiście istnieć, i dzisiaj zresztą te głosy, które pojawiają się w Europie na głosy federacjonistów. Czy federalistów w, te, w ten sposób? No, no jasno też pokazują, że ta wojna przyspieszyła pewne procesy. I o, o tyle, o ile już w zeszłym roku widzieliśmy to, e, czy to przy podpisaniu traktatu kwirynalskiego między Francją a Włochami, czy przy podpisaniu umowy koalicyjnej w Niemczech między SPD, Zielonymi i FDP, że ta sprawa Europy Federalnej wchodzi na salony, czy może inaczej, nie na salony, bo na salonach to ona, da, to ona dawno była, ale wchodzi, e, można powiedzieć, pod ocenę opinii publicznej. To jest też takie testowanie. Testowanie opinii publicznej. Już mówi się o tym wprost, o tej, o tej perspektywie państwa federacyjnego Europejskiego. I widać, że nie ma jakichś wielkich protestów, ani w Niemczech, ani we Włoszech, ani we Francji. Co więcej, także w Polsce mówi się o takiej perspektywie, czy to przyjęcie waluty euro, czy, czy, czy właśnie włączenia się w głębszą integrację. Ja się zastanawiam, bo wydaje mi się, że w tej chwili przez to ruszenie sposad świata, wszystkie konflikty jakby nabierają nabierają pewnego rozpędu, pewnej dynamiki. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Niemcy, to y, nie wiem czy znasz taką książkę Ostatnia ostatnie lata euro Brunona Banduleta. To jest taki niemiecki polityk, który był jednym z twórców alternatywy dla Niemiec. I on tam w tej książce pisze coś takiego, że Unia Europejska była pułapką dla Niemiec, że Niemcy oczywiście mają tą swoją doktrynę pewnej ekspansji i mocarstwa, ale Niemcy zdają sobie sprawę, że pieniądz niemiecki, marka, była tutaj fundamentem tej ekspansji i że y, danie im złudzenia Czwartej Rzeszy i, i władztwa nad całą Europą było tak naprawdę pułapką, bowiem, kraje południa, przede wszystkim Europy, będą tych Niemców trzymać cały czas za nogi i ściągać w dół. I jest taka, nazwijmy to narracja, że Niemcy w następnym rozdziale chciałyby się właśnie wydobyć z tego państwa federacyjnego, który, który nie jest dla nich korzystne i stworzyć. Mniejsze, jakąś taką grupę północną, czy, 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 czy jakiś Związek Północny, czy coś takiego, powrócić do swojej waluty. Zwłaszcza w kontekście tego, że w tym przyszłym, nazwijmy to, porządku monetarnym, wydaje mi się, że jednak będą obowiązywały. Waluty mniejsze, które będą mogły być silne ze względu na to, że będą związane z gospodarką danego państwa. I tutaj ewidentnie tak, tak, taka marka, która byłaby marką niemiecką, byłaby walutą silniejszą niż euro, gdzie tam trzeba do tego worka całego jeszcze wiesz, wszystkie te kraje południa zbankrutowane wrzucać. W związku z tym mam takie wrażenie, że pod przykrywką wojny na Ukrainie i konieczności zadeklarowania się po jednej ze stron, Ci federaliści teraz podnoszą głowę i pchają z kolei w przeciwnym kierunku, że skoro Niemcy są tacy cwani, ta niemiecka klasa średnia i nie chce wejść do tej wojny, to my ich wepchnijmy do państwa federacyjnego, co jest wbrew tak naprawdę ich interesom. No, myślę, że biorąc pod uwagę to, jak się rozkładają głosy tych federalistów także, także w Niemczech, to mamy do czynienia z bardzo pragmatyczną niemiecką polityką. Bardzo do czynienia z, z, praktycz z praktycznie polityką. Tutaj niech nikogo absolutnie nie zwiedzie to, że Niemcy oficjalnie potępiają inwazję Rosji i tak dalej, i tak dalej, że bardzo się dużo mówi o prawach człowieka, o konieczności zakończenia konfliktu i tak dalej. Doskonale wiemy, że Niemcom zależy na jak najszybszym powrocie do interesów z Rosją, zresztą te interesy cały czas są robione tak na marginesie, nie są robione w takiej skali, jakby sobie życzyły tego kapitał niemiecki, niemieccy wielcy przedsiębiorcy i tak dalej, i tak dalej. No, i oczywiście z punktu widzenia Niemiec wspieranie dalszej Ukrainy nie ma najmniejszego sensu. Stąd tak. Ta kwestia właśnie odmowy w ubiegłym tygodniu przez Bundestag dostarczenia 200 transporterów opancerzonych Fuchs. Można się oczywiście zastanawiać, jakby wyglądała wyglądało potencjalne wsparcie Niemiec, gdyby to Polska była obiektem agresji, czyli gdyby doszło do wywołania w ogóle takiej, takiej wojny polsko-rosyjskiej, bo różne, różnego rodzaju prowokacje mogą być zrobione. I, I właściwie jeżeli Polska starłaby się z Rosją, to prawdopodobnie również z Białorusią. No, tego, tego wariantu oczywiście nie możemy wykluczyć. Natomiast tutaj warto sobie zadać to pytanie. Ja nie sądzę, żeby dzisiaj w, w establishmentie niemieckim dominowało takie podejście, że, że Niemcy poza Unią Europejską byłyby silniejsze. Nie, ja sądzę, że Niemcy, niemieckie elity biznesowe, niemieckie elity polityczne, niemieckie służby specjalne bardzo dobrze rozgrywają kwestie Unii Europejskiej, bardzo dobrze lewarują pozycję Niemiec dzięki, dzięki Unii Europejskiej i lansują się jako mocarstwo cywilne i jako państwo, które jest mediatorem na arenie międzynarodowej, co Widzieliśmy po dwóch konferencjach w Berlinie w sprawie Libii, gdzie to był wielki sukces dla dyplomacji niemieckiej. W Polsce się o tym dużo nie mówiło, ale, ale rzeczywiście na świecie to się odbiło szerokim echem i udział, udział Niemiec w mediacji w, w tym zakresie był, był rzeczywiście spory i to był wielki sukces dla, dla, dla niemieckiego rządu. I tak, także dzisiaj uważam, że Niemcy będą starali się wykorzystywać potknięcia takich państw jak Polska, które no, bezwiednie tak naprawdę dryfują w stronę, w stronę konfrontacji z Rosją. W Pychane oczywiście przez kraj, kraje anglosaskie do tego, aby wykorzystać to dla siebie. No, silna Polska absolutnie nie jest w interesie Niemiec. I yy, to, to musimy zdawać sobie sprawę. Gdyby powstało, gdyby po wojnie, yy, gdyby rzeczywiście po, wojna. Nie, Objęła odpukać y, także Polskę, gdyby, gdyby powstało jakieś kadłubowe państwo y, polsko-ukraińskie, bo już teraz y, różni suflerzy podpowiadają nam, że Ukropolin to byłoby byłaby wielka przygoda dla młodego pokolenia y, Polaków i Ukraińców, bo i takie głosy się zdarzają w przestrzeni publicznej. To jest niesamowite, nieprawdopodobne, że, 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 że ktoś ma, ma odwagę głosić takie poglądy. Y, ale oczywiście jest wolność słowa, można, można to, to robić, ale to jest absurdalne pomysł, szatański pomysł wprost stworzenia Federacji Polsko-Ukraińskiej, to byłoby to oczywiście bardzo korzystne dla Niemiec i dla Rosji. Tutaj byłoby to kondominium niemiecko-rosyjskie, takie, takie państwo, nie mam co do tego żadnej wątpliwości, rozrywane wewnętrznymi konfliktami, gdzie obce służby specjalne robiłyby, co tak naprawdę by chciały. I już widać zresztą, jak, że, że wielkie migracje w historii to jest, to jest świetny Czas do lokowania agentury, w tym agentury nielegalnej. Świetny, no jakby służby sowieckie y, perfekcyjnie opanowały tę te, 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 te sztukę i trudno dzisiaj być takim naiwnym i nie sądzić, że ta wielka emigracja z Ukrainy nie przyniosła lokowania agentury nielegalnej, czy to rosyjskiego wywiadu, czy, czy, czy ukraińskiego wywiadu na, terytor na terytorium Polski. Leszku, ja sobie pozwolę mieć tutaj troszeczkę inne zdanie na ten temat. Wydaje mi się, że y, takiego Dzikiego państwa, jakie, jakim mogło być Ukropolin czy Ukropol, to raczej nikt nie chciał mieć za sąsiada, że Polska, taka monetniczna jako junior partner i montownia, to jest jednak fajne sąsiedztwo, tak mi się wydaje, ale zostawmy już te tematy i chciałbym się ciebie jeszcze spytać o kwestię próby wywołania konfliktu na Bliskim Wschodzie. No, jak wiemy, tutaj sytuacja jest bardzo zagmatwana. Takim powiedziałbym punktem zapalnym, pewną osią, wokół, wokół której tu się wszystko kręci, jest, jest Iran. Ale tutaj jest dużo pomniejszych po osi, jak Izrael, Arabia Saudyjska chociażby. No i w ten piątek, czyli tam za dwa dni, do Arabii Saudyjskiej ma przecieć Joe Biden. No ale z kolei, chyba kilka dni temu yy, odbyła się Rozmowa między Wangiem i a szefem dyplomacji saudyjskiej, panem Bin Farhanem al-Saudem, który oczywiście tam wygłosił wszystkie te ważne teksty o tym, że Chiny są jedne i tak dalej, i tak dalej. Z kolei pan Wang i powiedział, że nikt tak nie zagwarantuje tutaj Saudom bezpieczeństwa ich rządów jak Chińczycy. Słowem, słowem jest pytanie. Tej kolejne, no bo sytuacja jest taka, że jeśli by doszło do wojny na Bliskim Wschodzie w tej chwili, no to ona by spowodowała, że wielka stacja benzynowa Rosja na tym by zyskała, tak można powiedzieć. No bo ceny pójdą jeszcze bardziej w górę i tyle. W związku z tym, czy przypadkiem nie mamy takiej sytuacji, hmm, paradoksalnie że bomba podłożona przez Amerykanów, podkładana przez wiele lat tak naprawdę na Bliskim Wschodzie, żeby zantagonizować te wszystkie kraje, żeby to, tam każdy z każdym chętnie wywołał wojnę, że tak powiem. Czy to nie jest sytuacja, w której w której to Amerykanie będą być może paradoksalnie ten ogień gasić? Czy w tej chwili, czy w tej chwili jest na rękę, żeby Izrael zmontował jakąś koalicję i Uderzył na Iran. Czy to jest w tej chwili na rękę Ameryce? No ja myślę, że wojna Ira Izraela z Iranem jest absolutnie nie na rękę Stanom Zjednoczonym. I biorąc pod uwagę fakt, że musiałyby się Stany Zjednoczone zaangażować w taki konflikt w różnym stopniu, no, ale, ale raczej tak, to widać, widać jak zmieniło się, zmieniło się podejście w administracji amerykańskiej w stosunku do, do tego, co było za Donalda Trumpa, gdzie prezydent Biden jest i w ogóle ekipa Bidena jest jak najbardziej za tym, aby. Aby wrócić do, do, do stołu rozmów i aby przy, przywrócić to porozumienie nuklearne, nuklearne z Iranem. No ale oczywiście, jakby widać, że pretekst do takiego wsparcia Izraela w ataku na Iran no jest. Zaczyna się się bardzo dużo dziać w tym zakresie, żeby taki pretekst się pojawił. Chodzi konkretnie o te plany, dostarczenia broni przez Islamską Republikę Iranu do, do Moskwy. No i tutaj widzimy, że czy Arabia Saudyjska, czy Emiraty, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie przestały być traktowane jako takie super lojalne Państwa sojusznicy tak zwanego kolektywnego zachodu. No, wzrost znaczenia Władimira Putina na Bliskim Wschodzie przecież nie, nie zaczął się ani wczoraj, ani, ani dzisiaj, zaczął się wiele lat temu, i to oczywiście widzimy widzimy tego konsekwencje. No to jakby te, to podróżowanie Johna, Joe Bidena na Bliski Wschód po to, aby za, zażegnać kryzys energetyczny, no, też jasno pokazuje, że Władimir Putin ma swoje wpływy polityczne i to nie małe na Bliskim Wschodzie i, no i wy, wykorzystuje to antyamerykańskie nastawienie sporej części arabskich społeczeństw, ich, ich przywódców. Zresztą Rosja zaprezentowała się na Bliskim Wschodzie jako, jako państwo wiarygodne, które ocaliło tak naprawdę rządy Bashar al-Assada w Syrii. To, to, to jest jasna, jasna sprawa. No i Arabia Saudyjska nie bez przyczyny dzisiaj zaczyna się orientować na Chiny, czy zaczyna, może inaczej, nie to, że orientować się na Chiny, to zaczyna prowadzić politykę wielowektorową. Wielowektorową. I to jest bardzo charakterystyczne. Dzisiaj Stany Zjednoczone nie mają zaufania do Mohameda bin Salmana, młodego następcy tronu, który prowadzi politykę, no, coraz bardziej asertywną, że tak to, że tak to określę. Więc, więc sytuacja wcale nie jest taka zero-jedynkowa i o tyle, o ile w początkach swojej Prezydentury, czy, czy w poprzednim roku po prostu. Administracja Biden'a była bardzo niechętna planom izraelskim i bardzo alergicznie reagowała na tego typu wypowiedzi, jak chociażby naftalego Beneta, czy, czy, czy generała Kochawiego, szefa sił, sił, sił zbrojnych Izraela, prawda? I no, no tutaj, tutaj widać, widać że to się, to się powoli zmienia. Natomiast taka wojna, wielka wojna na Bliskim Wschodzie na pewno bardzo mocno uderzyłaby w interes chiński. To nie ulega żadnej wątpliwości, że, że Chiny bardzo mocno straciłyby na, taki, na takiej wojnie. Co, co ten, ten traktat podpisany chińsko-irański o współpracy energetycznej, nowy ten traktat z zesz zeszłego roku, jasno pokazuje, że Chiny starają się być pewnym gwarantem bezpieczeństwa, starają się także poprzez swoje inwestycje i swoją obecność kapitałową, także niwelować ryzyko wybuchu wojny. Natomiast no, wydaje się, że dzisiaj elity Izraela są tak mocno nastawione na Konfrontację militarną z Iranem, że starają się i będą starały się montować taką koalicję antyirańską, kontynuować robienie tego i być może będą chciały wykorzystać kwestię współpracy wojskowej rosyjsko-irańskiej do zyskania pretekstu, aby przeciągnąć Stany Zjednoczone na swoją, na swoją korzyść, używając także tego argumentu, że przyczyni się to. No, na pewno do jakiegoś zwiększenia zysków rosyjskich, to nie ulega wątpliwości, ale przede wszystkim do uderzenia, do uderzenia w Chiny. I myślę, że ten argument może przekonać amerykańskich strategów do poparcia, do poparcia takiej decyzji. No tutaj myślę, że masz rację, bo w sensie takim strategicznym, strategicznym to pokój na Bliskim Wschodzie jest ewidentnie wizerunkowo nazwijmy to zwycięstwem, byłby zwycięstwem Chin. Które tutaj starają się za pomocą gry dyplomatycznej, nazwijmy to wszystkie te wykopane przez, przez Amerykanów, ale też przez samych tutaj mieszkańców tego Bliskiego Wschodu, ale powiedzmy podżegiwanych przez, przez Amerykanów rowy zasypywać. No bo tutaj i mają świetnie podpisany kontrakt z Iranem i z Arabią Saudyjską, i dzierżawią port w Haifie od Izraela. No, słowem, słowem Emiraty Arabskie też ciągle odbywają się rozmowy między Emiratami Arabskimi a, a Chinami. Słowem, y, można powiedzieć, że y, Chińczycy są tu świetnie dogadani i faktycznie, gdyby się udało w tej chwili, to jest jakiś argument. W związku z tym myślę, że będziemy obserwować, co się stanie po tej wizycie. Joe Biden'a w Arabii Saudyjskiej w jakiś tam sposób, ale tak z, jak zauważyłeś, że w tej nowej konstrukcji świata w naturalny sposób państwa zaczynają grać wielowektorowo, że to jest w obliczu dwóch hegemonów takich centralnych, jeszcze kilku mocarstw regionalnych, no nie ma innej opcji niż gra wielowektorowa. Tu jest jeszcze Turcja, nie zapominajmy, która też chciałaby zrobić rewizję pewnych, pewnych granic. Ja chciałem zrobić nawet kiedyś, wiesz, jakiś odcinek taki historyczno-etniczny o Bliskim Wschodzie, ale póki co mnie to przerosło, bo w sytuacji jeszcze historycznej te wszystkie etniczne sytuacje są tak skomplikowane tutaj, jeszcze do, na to, jak się nałoży kalkę religijną. Która się jeszcze też wcale nie pokrywa z etniczną, i tak dalej, to ten Bliski Wschód faktycznie jest tyglem no, niesamowitym, tak można powiedzieć. No ale coś, coś się jednak dzieje, że od dłuższego czasu myśmy hmm, się przyzwyczaili, że Bliski Wschód to jest ciągle wojna kogoś z kimś tam, generalnie. A tu jednak od, od, od dłuższego czasu, myślę, że od kilkunastu lat, od kiedy, no bo przecież wariant wojny z Iranem to jest taki wariant, który nas prześladuje już dosyć długo. Ja pamiętam, jak plany tarczy an antyrakietowej to w ogóle były uzasadniane faktem, że to jest tarcza wymierzona w Iran w ogóle. Nie wiem, czy, Leszku, czy pamiętasz jeszcze taką, taką koncepcję, że tam rysowali mapki, że jak z Teheranu pójdzie rakieta, to tutaj w ja ma akurat w zeszczelam i <laughs> ona już do Waszyngtonu nie doleci. Że był taki, taki yy, taka koncepcja. No i jakoś się z tego, co słyszałem, Dużą rolę w tym, że tej wojny nie ma, no to mają właśnie Chińczycy, którzy jednak trzymają w ręku cały czas około chyba 800 miliardów obligacji amerykańskich w ręku, co jest też taką siłą, że gdyby oni to po prostu wrzucili na rynki, to to zdestabilizuje momentalnie gospodarkę amerykańską. W związku z tym, tak sobie myślę, że nie wiem, czy się zgodzisz z taką opinią, że coraz wyraźniej widać, że Y, tą pewną walutą i pewną wizją Chin jest jednak pokój, prosperity i stabilizacja, a to y, ta strategia, którą Amerykanie starali się ukrywać, bo to nie jest przecież strategia chwalebna, wszczynanie wojen i konfliktów na kontynencie euroazjatyckim, no w tej chwili coraz bardziej coraz bardziej wydaje się widoczna, w związku z tym y, pod względem wizerunkowym, no bo imperia tak naprawdę, to się pewnie znam, zgodzisz, że takim y, najważniejszym orężem imperiów to jest jednak ideologia. Łatwo zostać podbitym przez kogoś, kto niesie na sztandarze dobre hasła, y, łatwo się poddać, krótko mówiąc, takiemu imperium, y, a dużo trudniej y, poddać się imperium po prostu zła, dlatego pewnie tak wszystkich oponentów Aktualnych hegemonów nazywa się Imperium Zła. I czy ty też, też widzisz to, że w tej chwili już ta zasadnicza różnica między tymi dwiema koncepcjami rządzenia światem y, amerykańską i, i chińską jest coraz bardziej widoczna, że z jednej strony jest to próba destabilizacji, a z drugiej strony jest to próba, y, no jednak, wprowadzania stabilizacji? Hmm. Zacznę może od tego, o, o, czym, o czym powiedziałeś na początku, o Turcji. Tak, to jest gracz, który często umyka w tych, w tych analizach, takich robionych na, na bieżąco, mówiąc o. Mówiąc o kwestii Ukrainy czy o kwestii Iranu, a pamiętajmy, że przecież Turcja prowadzi swoją niezwykle ciekawą grę i widzimy, jak, jak mocno się liczy w polityce natowskiej, w polityce europejskiej. Przy okazji tych wszystkich targów o przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO, przecież Turcja zadbała o to, aby stać się. Bardzo ważna, aby ugrać dla siebie bardzo, bardzo dużo. No jeżeli Turcy zapowiadają nową ofensywę w Syrii, w północnej Syrii, jeżeli dzisiaj Turcja no faktycznie kontroluje północną Syrię, chociaż tego nie nazywa okupacją, to też o tym pamiętajmy, tutaj władze tureckie używają pojęcia pewnej dziejowej misji, mającej na celu pomagać Syryjczykom i i tak dalej. Doskonale wiemy, że no gdyby doszło do Trwałej okupacji północnej Syrii przez Turcję, no to mogłoby dojść do, do, można powiedzieć, groźby dezintegracji państwa nie tylko syryjskiego, ale także irackiego. No a taka sytuacja no, spowodowałaby no, niewyobrażalny wprost chaos na Bliskim, na Bliskim Wschodzie. No, tutaj tym marzeniem Ankary, oczywiście, byłaby okupacja północnej Syrii i Iraku aż do Mosulu. Dlaczego do Mosulu? No z uwagi oczywiście na bogactwo złóż ropy na tych, na tych terenach i jeśli przyjrzymy się tym strategicznym takim wyzwaniom stojącym dzisiaj przed Turcją, to rzeczywiście Turcja miałaby ogromną ochotę na, na zajęcie tych zajęcie tych ziem, trwałe zajęcie północnej Syrii i, i części Iraku, aż po Mosul, pytanie, na ile to jest oczywiście realne i, i, i jak. To byłoby by moim zdaniem bardziej realne, gdyby upadł, upadły rządy obecne w Iranie, gdyby doszło do takiej destabilizacji zewnętrznej i wewnętrznej państwa irańskiego, które osłabiłoby możliwości oddziaływania szyitów i wywiadu irańskiego i różnego rodzaju bojówek. I organizacji takich zbrojnych na całym Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o szyitów. No ale to oczywiście jest melodia przyszłości, ale warto to zauważyć, że to te rozmowy izraelsko-tureckie także dotykają bardzo istotnych strategicznych kwestii na Bliskim Wschodzie, związanych z potencjalnym uderzeniem Izraela na Iran, i tutaj Turcy też muszą się liczyć z różnymi konsekwencjami tego typu, tego typu zdarzeń, ale warto to mieć oczywiście na uwadze. Co do tych dwóch wizji świata, istnieje oczywiście taka opinia, że dzisiejsza wojna na Ukrainie to jest proxy starcie już nie tylko Stanów Zjednoczonych czy NATO z Rosją, ale swego rodzaju proxy starcie cywilizacji dwóch wizji w ogóle cywilizacji. I, i, I taką opinię ostatnio wygłosił Jordan Peterson, znany psycholog, znany komentator polityczny, który zresztą za swoją niepoprawną wypowiedź niedawno został został zdjęty z Twittera, został zbanowany, zostało został jego konto zawieszone. Wiemy doskonale o co, ta, jakby o co, o co tutaj chodzi i o, o, o to, co tak naprawdę jest pod tym szyldem ideologii amerykańskiej. No doskonale wiemy, że, że za tymi pięknymi hasłami o demokracji, o prawach człowieka kryje się cała, cała ta naleciałość neomarksistowska i całe to dziedzictwo, dziedzictwo powiedzmy, Całej teorii krytycznej i wszystkiego, co wiążemy dzisiaj chociażby z kwestią gender, z kwestią negacji płci i tak dalej, i tak dalej. No niestety niestety, wiele wskazuje na to, że takie starcie cywilizacji następuje. Chociaż oczywiście Rosja nie jest tutaj żadnym jakimś wielkim depozytariuszem cywilizacji chrześcijańskiej, bo to, to miejmy, jakby znajmy proporcje, tak. No, jakby komunizm absolutnie zniszczył w Rosji te, te, te fundamenty. I które które jeszcze, jeszcze były, jeśli chodzi o chrześcijaństwo w Rosji. Natomiast, natomiast faktem jest, że te dwie wizje świata, chińska i amerykańska, y, mają również swoje punkty wspólne, bo tych cech rozbieżnych, na, na te cechy rozbieżne wskazałeś, i moim zdaniem całkiem, całkiem słusznie. Natomiast no, niestety, niestety, zarówno wizja amerykańska, jak i wizja chińska, jak i po części wizja rosyjska y, mają y, pewien element wspólny, o którym nie możemy zapominać. Element niezwykle niebezpieczny dla przeciętnego, zwykłego człowieka, jakim jest rządza i chęć y, absolutnej kontroli nad społeczeństwami. I to właściwie bez względu na barwy cywilizacji, bez względu na dzisiaj prezentowany model cywilizacyjny, bardzo mocno łączy. Takie państwa jak Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, spora część państw Unii Europejskiej, ale także ponadnarodowe korporacje. Ta wojna na Ukrainie jest niezwykle korzystna z punktu widzenia interesów korporacji ponadnarodowych, wielkich korporacji, nie tylko zbrojeniowych oczywiście, ale korporacji takich, nazwijmy to informacyjnych, również, które dążą do maksymalnej kontroli nad. Społeczeństwami. Czy ten system kredytu społecznego w Chinach, czy y, kwestia suwerennego internetu w Rosji, czy y, kwestia totalnej y, inwigilacji za pomocą mediów społecznościowych w Stanach Zjednoczonych. Y, afera Cambridge Analytica to przecież wierzchołek góry lodowej tak naprawdę. To wszystko pokazuje na pewien trend bardzo niebezpieczny, gdzie przyplatają się interesy największych potęg y, światowych i ponadnarodowych korporacji, a y, widać bardzo mocno, że i te lockdowny w okresie ogłoszonej przez przez WHO pandemii COVID-19, jak i ta wojna na Ukrainie, sprzyjają, yy, sprzyjają takiej narracji, że ogranicza się prawa obywatelskie pod szyldem bezpieczeństwa. No tutaj dostarczając to bezpieczeństwo obywatelom, rządy, rządy i korporacje posuwają się coraz bardziej, coraz bardziej, jeśli chodzi o ograniczanie yy, praw obywatelskich. Ja bym się tu oczywiście zgodził z tobą, gdyby, gdyby jakby nie to, że wydaje mi się, że główną, jedną z głównych różnic jest brak eksportu m, cywilizacji i jednak y, demonopolizacja y, stosunków międzynarodowych, w tym sensie, że y, no, zresztą tak jak pisał John Messheimer, że cała ta doktryna liberalna to jest jednak. Y, taka y kwestia, żeby ujednolicić wszystko i nie brać, nie brać jeńców, żeby nie używać dyplomacji, że albo się zgadzamy na ten model cywilizacyjny, a jak nie, to po prostu wojna y i tyle. Wydaje mi się, że doktryna jednak chińska y autentycznie zakłada różnorodność jako pewną, pewną metodę, no bo gdyby faktycznie y dla nas, personalistów łacińskich, Nałożyć tutaj te kalki cywilizacyjne wschodnie, rosyjskie czy, czy, czy chińskie, no to nie bylibyśmy ani gotowi, ani zadowoleni z tego. No to, to, to dla nas jest to, jest to pewnego rodzaju zamordyzm, powiedzmy, czy, czy jest to pewnego rodzaju opresja, której byśmy sobie nie życzyli, bo jednak my jesteśmy tutaj wychowani w duchu łacińskim, w duchu personalizmu i tyle. I to jest nam kulturowo i cywilizacyjnie po prostu obce. Natomiast wydaje mi się, że ta mądrość, powiedzmy, wschodu która widzi tą różnorodność, że to nie tylko chodzi o nas, ale tu chodzi też o muzułmanów, no, o mnóstwo różnych kultur i mnóstwo różnych Cywilizacji i nie da się, krótko mówiąc, stworzyć, stworzyć pewnego ładu y, światowego. No to blisko mają Indie, chociażby, które też są kulturowo zupełnie inne, y, narzucając wszystkim jeden spójny y, model kulturowy. W związku z tym, ja tutaj widzę taką, taką jakby, bardzo dużą szansę i też chciałbym tutaj, jakby, y, zauważyć, że państwa BRICS, kiedy powstawały, kiedy się ukonstytuowały jako BRICS w 2011 roku, ale nawet jeszcze wcześniej, w 2006 roku, kiedy jeszcze Afryka Południowa nie była częścią tego związku, to jako jeden chyba z głównych postulatów miały wprowadzenie alternatywnego systemu monetarnego, czy też rozliczeń międzynarodowych. To zawsze był ich najważniejszy postulat. Zawsze te państwa były na tyle mądre, że widziały w systemie dolarowym wielkie zagrożenie i nazwijmy to system, który po prostu wysysa. Yy, można powiedzieć, produkty i energię ze świata i, i wszystkie te dobra za darmo, można powiedzieć, spływają do emitentów tej waluty. O czym w tej chwili yy, mówią już yy, wprost. Yy, tak jak było fo forum ekonomiczne w Petersburgu, Władimir Putin mówił o tym absolutnie wprost. I wydaje mi się, że ta ofensywa wschodu na polu, yy, na froncie walki o ten system monetarny, ona tak naprawdę jest bardzo silnym uderzeniem w międzynarodowe koncerny, ponieważ one są też beneficjentami tego układu monetarnego starego, można powiedzieć, bo one są głównie zakorzenione w tym starym układzie monetarnym. W związku z tym mam takie wrażenie, że ten nowy system monetarny, który będzie, który już zaczyna być wprowadzany, no bo to już ten wymóg Rosji, żeby za gaz płacić w rubla, to jest element tej wojny. O, o nową architekturę, krótko mówiąc, systemu monetarnego, że to wcale nie będzie dla wielkich korporacji wbrew pozorom przyjemne. Wiesz, ja myślę, że oczywiście Chiny mają zupełnie inny model budowy relacji z państwami i nie narzucają swojej ideologii. Natomiast byłbym tutaj bardzo ostrożny przed takim mówieniem, że Chinom zależy tutaj bardziej na wolności i tak dalej, tak dalej. Doskonale wiemy, że koncerny chińskie są w pełni podporządkowane państwu chińskiemu, że zdolność do inwigilacji, którą posiadają. Koncerny takie jak Huawei, Xiaomi, wiele, wiele innych. No jest potężna i to, to nie znaczy, że dzisiaj, jeżeli Chiny dzisiaj nie chcą niczego narzucać, to nie znaczy, że w przyszłości mając potężne wpływy gospodarcze, kontrolując węzłowe gałęzie technologii, nie będą mogły tego robić. No ja nie jestem naiwny tutaj. No, jestem jestem realistą i wiem, że w polityce międzynarodowej chodzi o zyskiwanie przewagi i o a wcale nie o to, żeby tworzyć dobrobyt i żeby innym narodom się dobrze działo. To, to absolutnie to nie jest cel, nie jest cel polityki międzynarodowej. To jest, państwa są, są niczym drapieżnicy w przyrodzie i, i walczą o przetrwanie, walczą o jak najlepsze zasoby, jak najwięcej zasobów dla, dla samych siebie. Ja jestem tutaj realistą i stoję twardo na tym, na tym gruncie. Natomiast natomiast faktem jest, że ten, że ten model jest inny. Czy ten model, który lansują Chińczycy, uderza w dotychczasowe ponadnarodowe korporacje? W część na pewno. Podważając system z Bretton Woods, podważając pozycję dolara, no niewątpliwie uderza... Chiny uderzają wie... i Rosja oczywiście obecnie również uderza wiele starych układów. Natomiast pytanie co w zamian tak jak miałoby to wyglądać. Jak miałoby to wyglądać w przyszłości. No, myślę że właśnie o to chodzi że celem w ogóle nie jest Ukraina że jakby Rosja tak jak zresztą zauważyłeś gdyby Rosja chciała to w ciągu kilku dni to w ciągu kilku dni ten rząd ukraiński by upadł i, i, i po prostu czy został zniszczony bo centra kierowania państwem zostałyby zostałyby zniszczone natomiast Tutaj kompletnie nie chodzi o Ukrainę, nie chodzi o wchłonięcie całej Ukrainy przez Rosję. Zresztą to byłby absurd jakiś, taki geopolityczny. Dla Rosji o wiele lepiej, gdyby, gdyby powstało okrojone jakieś marionetkowe państwo ukraińskie, skonfliktowane z Polską. To jest idealny, idealny taki scenariusz geopolityczny. Natomiast wracając do rzeczy, no to oczywiście nie chodzi tu o Ukrainę, chodzi tu o zmianę ładu międzynarodowego. I kiedy Władimir Putin w zeszłym tygodniu mówił o tym, że Rosja jeszcze w ogóle nawet nie rozpoczęła na poważnie swoich działań, to myślę, że... Do Dokładnie miał to na myśli, że, że Rosja jest przygotowana na długi marsz, że cała sprawa tej, tej, tej otwartej agresji, która rozpoczęła się 24 lutego, była konsultowana i to na długo, na długo wcześniej z czynnikami chińskimi, z chińskimi czynnikami decyzyjnymi. Rosja się bardzo długo przygotowywała do, do obchodzenia sankcji. Ostatnie 8 lat to był jeden wielki poligon w tym zakresie. I niewątpliwie celem obu tych państw i Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej jest zmiana architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. W tym zmiana oczywiście całej architektury ekonomicznej w, 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 w tym zakresie. Oczywiście Chińczycy są zwolennikami swobodnych przepływów i swobodnego przepływu towarów, niekoniecznie ludzi, ale towarów i kapitału jak najbardziej. I z tego, z tego punktu widzenia takie zaburzenia koncepcji nowego jedwabnego szlaku byłyby bardzo niekorzystne dla tego państwa. Natomiast faktem jest, że dzisiaj wszyscy przygotowują się do, do różnych alternatyw. No, widzimy, że Chińczycy mają alternatywę wobec systemu SWIFT. Widzimy, że Iran, który był tak mocno, dotknięty sankcjami zachodu też potrafił przetrwać ten, ten bardzo trudny czas, prawda? No w ogóle gospodarka irańska to jest bardzo dobry przykład i myślę, że na tym też wzorują się strategzy rosyjscy czy też ekonomiści rosyjscy, którzy przygotowywali przecież Rosję do, do tego, co się wydarzyło. To nie jest, jakaś, to jest nie jest jakieś zaskoczenie w tym, w tym zakresie. Z punktu widzenia państwa polskiego niewątpliwie ta wizja chińska, wizja swobodnych przepływów, kapitału towarów, z punktu widzenia naszego położenia geograficznego, jest. Bardzo korzystna. Jest bardzo korzystna. Ja zresztą no, rozmawiamy nie pierwszy raz przecież i wiesz, że ja zawsze byłem zwolennikiem tej koncepcji Włodzimierza Wakara, czyli polski tranzytowej, że Polska z uwagi na swoje położenie powinna to wykorzystywać, powinna być hubem logistycznym, powinniśmy akumulować nowe technologie i to powinno, że tak powiem, rozkładać akcenty w ogóle na różne aspekty działalności państwa. No zobaczmy działalność polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Jak wyglądała działalność polskiego kontrwywiadu? Jeśli chodzi o kwestię grafenu, technologię tworzenia, tworzenia grafenu. No przecież ta technologia została właściwie w Polsce upadła. To znaczy, mieliśmy być potęgą grafenową, a tak naprawdę przeję, przejęli to Chińczycy. Zobaczymy, jak będzie z perowskitami. To jestem bardzo ciekawy, jeśli chodzi o te technologie i, 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 i wykorzystywania tych, tego do generowania energii. Natomiast, natomiast mówię, z punktu widzenia państwa polskiego, my powinniśmy bardzo mocno stawiać na wywiad naukowo-techniczny, nie na wywiad polityczny, który będzie próbował dez dezorganizować państwo białoruskie od wewnątrz, robić jakąś kolorową rewolucję, ale na wywiad naukowo-technologiczny, yy, naukowo-techniczny, nam są potrzebne nowe technologie, nam jest potrzebna ochrona i osłona konrywiadowcza polskich, właśnie też nowych technologii, takie, które powstają. Ja jestem bardzo ciekaw, jak wygląda osłona konrywiadowcza właśnie tej firmy, która we Wrocławiu bodaj yy, wytwarza, wytwarza perowskity. No, właśnie tutaj pełna zgoda, że polskie państwo, jeśli już ma być czymś więcej niż tylko strażnikiem zasad, to powinno po prostu wspierać naszą kreatywność w tym zakresie. Ja w ogóle się bardzo cieszę, że takie firmy, które w ogóle no w całym tym skomplikowanym, bardzo trudnym świecie walki o nowe technologie są w stanie zaistnieć i są w stanie stworzyć coś nowego, że one są w Polsce. Potem one oczywiście są. Myślę, że pols, polski wywiad raczej tylko namierza takie filmy i podaje na tacy ludziom z zewnątrz. Natomiast to pokazuje nasz potencjał, i tak jak tutaj mówiłeś, w, tym, w tej nowej architekturze świata, jeśli polskie państwo będzie polskim państwem, będzie dbało o polski interes, no to my mamy całkiem niezły mecz do rozegrania, bo z pewnością ten nowy świat będzie wymagający pod względem konkurencyjności, ale ja jestem pewien, że my się w tym całkiem nieźle odnajdziemy, no bo Polacy imigrują po całym świecie i odnoszą sukcesy w tej imigracji i to bez względu na to, czy imigrują do Chin, czy imigrują do Stanów Zjednoczonych, czy do Niemiec, czy do Wielkiej Brytanii. Często odnosimy tam całkiem niezłe sukcesy. W związku z tym my się nadajemy do pracy, do myślenia do, do takiej kreacji. Tylko musimy mieć po prostu państwo, które, które faktycznie będzie ochraniało nasze interesy, a nie wysługiwało się obcym ośrodkom władzy. No tak, no i, i od razu nasuwa się przykład. Nasuwa się przykład. No jak to jest? że dzisiaj jeden z Ważniejszych polityków prawa i sprawiedliwości, sprawiedliwości, którzy się koncentrują na rolnictwie, zajmują się rolnictwem, mam na myśli Jan Krzysztof Ardanowski, mówi wprost, że ukraińskie zboże zalega w Polsce, że my mamy problem z przewozem tego ukraińskiego zboża do innych państw, że tracą na, na tym polscy rolnicy. I to mówi członek partii rządzącej. Sytuacja, kiedy Zachód, czy Stany Zjednoczone i Unia Europejska miały pomóc Polsce i Ukrainie w budowie silosów, Absolutnie to legło, to, to legło w gruzach, absolutnie nie ma tutaj żadnej pomocy w tym zakresie ze strony Unii Europejskiej a, czy, 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 czy Stanów Zjednoczonych. A w Polsce, a Polska, która miała eksportować w świat ukraińskie zboże w wysokości tam około, jak się dobrze pamiętam, półtora miliona ton. No, miesięcznie, miesięcznie półtora miliona ton, tego nie robi. I to zboże zalega w polskich silosach. Tutaj Jan Krzysztof Danowski wskazuje, że żeby to eksportować w ogóle, taki półtora miliona zboża miesięcznie, potrzebne byłoby albo 21 tysięcy wagonów kolejowych, albo 70 tysięcy ciężarówek, żeby to obsłużyć. no To jest absurdalne w tym, w tym zakresie. I, I w jaki sposób rząd Polski dzisiaj dba o interes polskiego rolnika? To, to jest fundamentalne pytanie. No, takie, takie rzeczywiście się głosy pojawiały wcześniej, natomiast jeżeli to potwierdza jeden z czołowych polityków partii rządzącej, no to warto zadać pytanie, czy leci z nami pilot? Kto tym wszystkim kieruje i kto tak naprawdę dba tutaj o polską rację stanu? Pytanie, czy leci z nami pilot, wiesz, sugeruje, że pilot jest gdzieś wśród pasażerów i myślę, że to, i że być może faktycznie tak jest. Piloci są wśród pasażerów, kabina jest pełna Ludzi, którzy się do prowadzenia tego samolotu kompletnie, moim zdaniem, nie nadają. Leszku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że porozmawiamy jeszcze za jakiś tydzień czy dwa i zobaczymy, co się wtedy zmieniło, no bo niestety żyjemy w czasach dynamicznych, co, co powiedzmy dla tej części nas, którzy jesteśmy komentatorami. Życia to jest akurat dobrze, ale dla nas, jako normalnych ludzi, no to wolelibyśmy pewnie żyć w czasach stabilności i prosperity niż takich zawirowań, prawda? Także dziękuję Ci, dziękuję Ci jeszcze dziękuję raz. Dziękuję Ja nie dziękuję Państwu za uwagę. Moi drodzy, trzymajcie się z Panem Bogiem. Jestem innego zdania. Uważam, że żadnej pandemii nie ma.